W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest. Pierwsza runda pojedynku pomiędzy Brugger Sandrą ze Szwajcarii a Karoliną Graczyk z Polski. Pierwsze minuty rozpoznawcze. Szwajcarka, no piękny lewy prosty, trafia Graczyk. Szwajcarka chce, prawda, wciągnąć Karolinę do pół dystansu, cofając się i no teraz troszeczkę za nisko głowa Szwajcarki. Szwajcarka zmieniła pozycję, troszeczkę wybiła z rytmu mini Karolinę, ale myślę, że koniec pierwszego starcia. I rozpoczynamy drugie starcie. Seria Karoliny i kolejny lewy dochodzi do celu. Karolina chyba zbyt spięta jest i tak naprawdę chce, jak to się mówi popularnie wśród pięściarstwa, urwać głowę tym lewym półsierpem, który wyprowadza bardzo dynamicznie, niemniej jednak Szwajcarka sprytnie chowa głowę i unika tego ciosu. No, teraz Szwajcarka zmieniła znów pozycję na normalną i zaskoczyła prawym prostym Karolinę. Drugiego starcia. Bardziej wyrównana na pewno ta runda była. I tutaj trenerzy węgierski i piotrowski muszą troszeczkę
pobudzić Karolinkę, aby w tej trzeciej rundzie no, zwiększyła szybkość akcji i bardziej zdecydowanie zaatakowała. Przede wszystkim myślę tutaj o ataku, pierwsze nóżki muszą podejść bliżej reprezentantki Szwajcarii i wtedy dopiero idą w ruch ręce i te ciosy będą na pewno celniejsze. Szwajcarka, słuszna i trafna decyzja sędziego, który zwrócił uwagę. Piękny lewy teraz, doszedł Karolinę. Bardzo ładny kolejny cios. I jeszcze jeden lewy. No ta trzecia runda naprawdę już jest bardzo dobra w wykonaniu Karolinki. Kolejny lewy prosty. Przepiękny teraz taki półsierp. Na sam koniec brody Karolina wyprowadziła. Właśnie to, co mówiłem, te nóżki by musiały troszeczkę iść szybciej, aby nadążyły za tułowiem. No, troszeczkę tutaj. Po raz kolejny ten tułów po prostu poleciał do przodu. Nogi zostały w tyle i powodem tego właśnie był ten upadek na materingu. Koniec trzeciego starcia. No chyba najlepsza runda w wykonaniu Karoliny Graczyk. Piotrowski podpowiada, czekaj, piękny lewy i kolejny lewy się trafia bardzo mocno w głowę Szwajcarkę. Szwajcarka po raz kolejny zmienia pozycję, chcąc spróbować swojej szansy z odwrotnej pozycji. Prawy, prosty, bardzo ładny, trafiony przez Karolinę. No, troszeczkę zamieszania Szwajcarka robi zmianą pozycji w obronie Karoliny. Raz prawa ręka z przodu, raz lewa i tutaj Karolinka się trochę gubi. Szwajcarka jest wyższą zawodniczką, ładne ciosy z dystansu. I ostatnie 10 sekund pojedynku.
i koniec walki. Dziękuję, dziękuję. Na punkcie 14 do 6 minut.